witam. Tu Adam z firmy ProShop Ekspert Czyszczeniu. Dzisiaj pokażemy Wam z kolegą Jackiem. Przełączę kamerę, czyścimy. Dobry. No, witamy Jacka. Pokażę Wam, jak czyścimy dywany. Tutaj mamy salę zabaw, dokładnie z taką z piłeczkami. Dywany. O, mam taki dywan. Proszę bardzo. Dywan już został odkurzony naszym odkurzaczem kolumnowym. Tak wygląda maszyna. To jest Sebo G1 Professional, dokładnie taki model. Jacek odkurzył dywan. Teraz przygotowuję go do prania. Po odkurzeniu zapryska go prysprayem. Pokażę Wam, jak to robi. Jacku, zacznij pryskać. Pokaż, o. Pokażę. Zapryska dywan. I spray rozpuści. Mamy zabrudzenia z runa naszego dywanu. O, dokładnie, równomiernie. Pokażę Wam maszynę, którą mamy, która ułatwia pranie dywanów. Nie trzeba, biorąc tą dywaną, tą maszyną dywany, nie trzeba używać lancy dywanowej, czyli tutaj będzie Jackowi dużo prościej niż zwykłym ekstraktorem uprać ten dywan, ponieważ maszyna jest na kółeczkach. Jest to, tutaj Jacek nie pryska, ja pokażę maszynę. Maszyna nasza to jest Trovox Hydromist. Tak to wygląda, jest angielska maszyna, która pierze też ekstrakcyjnie. Jest wyposażona w taką fajne przyciski tutaj do obsługi. Proszę bardzo, jest tu przycisk od odsysania, uruchomienia szczotki oraz natrysku detergentu. Proszę, otworzę maszynę, pokażę Wam, jak wygląda w środku ta maszyna. Odlapie trzeba taki tutaj wąż odpiąć. O tak, zdejmujemy zbiornik górny. Tu znajduje się zbiornik na detergent, a tu zbiera nam się brudna woda. Można ją monitorować, poziom brudnej wody, za pomocą takiego szkiełka. No i mamy silnik, wiadomo, wyjście wody, którym można później podpiąć zestaw do prania też tapicerki meblowej. Tak to wygląda. Tak wygląda tył urządzenia. Proszę bardzo. Ja zmontuję całość. Jacek pokaże, jak w łatwy sposób można wetrzeć nasz odplamiacz, czyli prispray, tapicerkę, znaczy tutaj akurat dywan, tą maszyną. Kolega Jacek właśnie teraz odpalił silnik szczotki. O, widzimy, świeci się on tutaj na czerwono po odpaleniu. Tak, silnik chodzi, wciera dokładnie w nasz dywan zaaplikowany wcześniej prispray. Teraz Jacek podniesie troszkę maszynę do góry, pokaże nam, jak pracuje szczotka. Moja szkoda, stałam się. O, szczotka spędzi się z dużą prędkością. Wciera prispray w dywan. O, też tam widać, jak, że jest też dysza natryskowa. Później jak bierzemy, właśnie tym natryskuje maszyna środek piorący nasz dywan. O, i tak cały dywan będzie powolutku wcierał. Później przystąpi do ekstrakcji. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Jak wygląda ekstrakcja. Witam. Już mamy dywan przygotowany do prania właściwego. Prispray został wtarty w strukturę włókna naszego dywanu. Plamy zostały rozpuszczone. Automat został uzupełniony naszą włókanką. Teraz pokażemy, jak maszyna pierze dokładnie. Jak to wygląda. Przełączę kamerę. Tak jak pokazywałem wcześniej, posiadał się przyciski. Jacek uruchomi teraz silnik sondy, szczotkę. I tu jest też taki przycisk, którym uruchamia natrysk pompy wody. O, teraz pompa się świeci w momencie, kiedy naciska ten maszynowy. Można też na stałe włączyć, ale to podczas prania tapicerki meblowej używam tego przycisku. I jak widać, jak dokładnie automat wypłukuje włókna dywanu zabrudzenia. Dokładnie to widzimy w tej chwili. O, zobaczycie, jak to wygląda, tryska. Co ważne, a może przejdę na tą stronę, pokażę, jak Jacek ściąga dywan. Zobaczcie, jaką ma pozycję. Ma wygodną pozycję, nie musi
się schylać i pracować kręgosłupem, tak jakby musiał robić to przy zwykłym odkurzaczu piorącym, piorąc na lancy dywanowej. Tutaj kręgosłup prosty, ciągniemy maszynę za sobą i nie ma żadnego problemu. A runo dywanu się wypukuje, jak widać. Zabrudzenia wypłukane, powolutku, powolutku, spokojnym tempem. Tak to działa. W dalszej części materiału pokażemy Wam, jak można maszyną Towbox Hydrotest łatwo wyczyścić też tapicerkę meblową. Dzięki uprzejmości kolegi Jacka, który udostępniam własną kanapę w domu, będziemy mogli to pokazać. Zapraszam do oglądania. Witamy w drugiej części tego materiału. Jesteśmy u Jacka w mieszkaniu. Tak jak powiedziałem, będziemy pokazywać i włączyć zestaw do prania tapicerki meblowej do urządzenia Towbox Hydromyst. Pokażemy Wam, jak zmieniać tutaj maszynę. Jacku, pokaż, odłącz wąż od zasysania do sawy tutaj dywanowej oraz wążyk ciśnieniowy. Jacek teraz podłączy wszystko, żebyście dokładnie widzieli, jak to wygląda. Podłączy wężyk, wąż do odsysania, wąż ciśnieniowy w to złącze ciśnieniowe, które znajduje się tutaj. Z drugiej strony podłączy. Oraz wężyk ciśnieniowy. Tu mamy stawkę akurat od Sabiny. O tak, już jest zestaw gotowy do pracy. Włączamy odsysanie i pompę wody. Widzicie, jaki nadpływ jest? Można śmiało wybrać kanapę jak bardzo dobrej klasy odkurzaczem biorącym. A z Jacku pokażemy może. A tak, wyłączy teraz pompę wody, spuści ciśnienie. Pokażę Wam, jak łatwo można opróżnić zbiornik z maszyny z nadmiaru środka czyszczącego. Z tyłu znajduje się taki wężyk, który podłączamy tutaj. O! I włączamy pompę wody. W ten sposób można opróżnić szybko zbiornik na detergent. Maszyna posiada dwa zbiorniki, tak jak wspomniałem, na detergent, który mieści 14 litrów na płyn roboczy oraz zbiornik na brudną wodę, który mieści litrów 11. Automat piorący Towbox Hydromyst posiada pompkę o mocy 3 barów oraz silnik ssący o mocy 1200 watów. To wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać w tym odcinku. Już wiecie, jak fajnym urządzeniem jest Towbox Hydromyst, który ułatwia pracę w zawodzie, w praniu po prostu tapicerek oraz dywanów. Jest to urządzenie kompaktowe, dosyć lekkie, ponieważ przy tak sporych gabaretach waży zaledwie 20 kg. Jest tutaj z nami Kinia. Dlatego chcieliśmy Wam pokazać, jak takie urządzenie wygląda, jak pracuje. W kolejnych odcinkach postaram się pokazać inne ciekawe urządzenia. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz do komentarz na dole pod filmem, jak Wam się podoba nasze nagranie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Cześć!